Cześć, witajcie! Wiecie, że bardzo często robicie pięć rzeczy, którymi w bardzo łatwy sposób skracacie żywotność akumulatorów w waszych laptopach, telefonach, słuchawkach itd. Jakie to są problemy? Po pierwsze, wystawiacie baterie na ekstremalne temperatury. Korzystacie z laptopów czy telefonów na mrozie. Korzystacie na plaży, zostawiacie na kokpicie samochodu, baterie nie lubią zbyt wysokich oraz zbyt niskich temperatur, a także gwałtownego przenoszenia z ciepłego do zimnego i na odwrót. Starajcie się tego po prostu unikać. Kolejnym sposobem na szybsze zużycie baterii jest podtrzymywanie cały czas włączonych modułów łączności, nawet wtedy, kiedy ich nie używacie. Nie korzystacie z Bluetooth? Wyłączcie. Nie używacie Wi-Fi, bo jesteście w plenerze? Wyłączcie. Nie korzystacie z pozycjonowania z NFC? Powyłączajcie to wszystko. Włączajcie tylko wtedy, kiedy potrzebujecie, a wasza bateria wam za to podziękuje. Bateria podziękuje wam również za nieładowanie jej ponad miarę. Ładujcie tylko tyle aby baterię napełnić, i już nie podtrzymujcie pod ładowarką komputera przez cały dzień, smartfona przez całą noc, i tak dalej, i tak dalej. Unikajmy tego. Ładujemy baterię do pełna, odłączamy kabelek i używamy urządzenia na baterii. No chyba, że po prostu musimy i nie mamy innego wyjścia, ale też unikajmy tego tak często, jak to się da. Również tak często jak się da, unikajmy pełnego rozładowywania baterii. Nie rozładowujmy telefonu do zera, tak aż się wyłączy. Nie czekaj, aż laptop nam się wyłączy. Nie czekajmy, aż słuchawki przestaną grać, a zegarek przestanie pokazywać cokolwiek i liczyć nasze kroki. Ładujmy zawczasu, wtedy, kiedy poziom baterii spadnie, powiedzmy, do okolic 10%. I powtórzę, nie ładujmy baterii zbyt długo. A jeżeli chcecie odłożyć wasze urządzenie na jakiś czas. Telefon do szuflady, laptopa, bo wyjeżdżacie na wakacje, itd, tak i tak dalej. Naładujcie baterię do pełna. Nie zostawiajcie urządzenia prawie rozładowanego, bo po powrocie, kiedy je znowu odpalicie, może po prostu już nie wstać. No i na koniec jeszcze oczywista, oczywistość. Nie używamy uszkodzonych przewodów, nie używamy gównianych byle jakich ładowarek. Wydaje się Wam, że wszystko, co powiedziałem, doskonale wiecie. Tak? To teraz zastanówcie się, o ilu z tych rzeczy zapominacie w codziennym życiu. A ja nagram ten filmik tylko po to, żeby Wam o tym przypomnieć. To na razie, oby wasze baterie trzymały jak najdłużej.